Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC. Czy wasz czwartek trwał kiedykolwiek 2 miesiące? Cóż, mój trwa, więc przydałoby się to go w końcu skończyć. Także panie i panowie, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja po raz drugi już mówię MC i panie i panowie, Postal 2, 8 odcinek. Ten czwartek trwa już zbyt długo, trzeba go w końcu skończyć, zrobić piątek, sobotę i niedzielę. Także panie i panowie, lecimy. Co mam do zrobienia? Panie i panowie, mamy policję i mamy, o kurwa, jakie to jest głośne. I steki, zrobić mięcho, czyli krótko mówiąc musimy się z tego wajatkowa wydostać. Powiedzieliście też mi w komentarzach, że w wajatkowie nie ma żadnej misji. I ja uważam, że to jest straszna strata, krótko mówiąc. Powinna być jakaś misja w wajatkowie. Idź pan, kurwa. Powinna być jakaś misja w wajatkowie, a po prostu, no, nie ma. I mnie to trochę martwi. Mam już tylko na wybranego, także to jest... Dobra, czemu ty żygasz? Ty żygałaś, ja to widziałem. No to nikt ci nie broni. Zaufaj, że nikt ci nie broni, żeby przejść. Czy ja tu w ogóle byłem? Nie, Paradise Visitors Bureau. What the fuck? Jakieś biuro do wizytacji? Znaczy do wizytacji. Dla osób, które przejeżdżają tutaj, krótko mówiąc, do tego miejsca. Co my tutaj mamy? Old Man Murray. No pamiętam, jak się kopię. To dobrze. Przepraszam was bardzo, że nie było tyle odcinków normalnych na kanale, ale ja tak czasami mam po prostu, że mam taki okres, gdzie mam albo straszny zajeb w życiu, albo mi się zwyczajnie, kurwa, nie chce. I to mi się wydaje, że to jest... całkiem normalne, żeby tak się czuć. Ale mimo wszystko staram się cały czas ten groove tego wszystkiego, ten feeling tego wszystkiego ponownie w sobie obudzić. Bo mimo wszystko im dłużej nie nagrywam, tym dużo o tym myślę, tym bardziej się denerwuję, jeżeli nie nagrywam. A ja to dalej uwielbiam, dalej to lubię, dalej to kocham. No i zamierzam napierdalać, krótko mówiąc, nie? Fajne, mamy całą mapę, patrzcie na to. Paradise Arizona, aha. Czyli co? My jesteśmy tutaj, tu jest wajatkowo na prawo, si. Musimy iść gdzieś w te okolice, właśnie po mięcho i na posterunek policji, basically. Co to w ogóle jest? Tutaj nie jest rzeźnik przypadkiem. O, tu musimy iść, Paradise Police Department. Tu właśnie musimy iść, dokładnie. No i tu mamy na Palm Industries, tu już byliśmy, Paradise Mall też byliśmy. I to chyba byliśmy obok tego? Tak mi się wydaje, że jest Meat World. A nie, my tam też mamy iść po mięso, właśnie do tego, do... No co być mięcho tam musimy, także hej. Zawsze się dziwnie do tego postala wraca po takim czasie. Na przykład ja grałem sobie teraz Far Cry Primal. W międzyczasie, bo nie grałem Far Cry Primal nigdy, a byłem w fajnej promce, więc sobie zakupiłem. I tam o. I tam sobie testuję. W geometrii też oczywiście cały czas napierdalam. No i w Davis San Francisco, panie i panowie, ponieważ mam taką fajną tutaj kolekcję płyt. I w tych płytach okazało się, że mam kod na Uplaya, po tylu latach niewykorzystany, do Drivera San Francisco. I mam jedno z niewielu kont na ziemi, które ma Drivera San Francisco teraz na swoim kodzie, także jestem mega happy. Gościu chce mnie napierdalać, więc ja mu nie będę dłużny. Tak myślałem. Tak myślałem, kolego. Że nie chcesz się napierdalać jednak. Tak coś przeczuwałem, tak miałem takie wrażenie, że nie chcesz jednak się napierdalać ze mną. Mam kurwa shotguna! Czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku? To jest moje pytanie. Oczywiście kurwa, że nie, bo jestem ułomny. Muszę się teraz wrócić. Miałem skręcić tutaj, gdzie ten przemiły kolega przed chwilą, którego spłoszyłem. No, tak myślałem. Właśnie tam, gdzie on poszedł, ja miałem iść i tego nie zrobiłem. No ale cóż, przez góry i doliny musimy tutaj się przedrzeć. Tu jest normalna droga, którą się idzie. No nie, zaś poszedłem źle. Ale w sumie wyjdziemy na tym lepiej niż przed chwilą, także hej. Pan snajper? Czy ja mam snajperkę w moim wyposażeniu? Ja muszę szybko sobie zerknąć. Czy by mi się teraz może snajperka przydała, co on ma? No, powiem panie kolego, bo tak całkowicie szczerze, tak zrobiłem mały research i pana tutaj by się bardzo mi przydała. Nie to. O, tak. O kurwa. O kurwa, dobra, okej, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, o skurwysyn. Tego się nie spodziewałem, okej, dobrze, dobrze, tak chcesz się bawić? Dobrze, bawimy się. Czemu działa tylko lewa słuchawka w ogóle? Coś się zjebało. Bardziej wytrzymałem niż myślałem. Dobra, git. Dobra, teraz mi działają dwie. Coś mi nie pasowało właśnie. Ale tak, poproszę twoją broń, kolego. Ty masz... O, karabin myśliwski. O, jest. Będziemy sobie
Na polowanie możemy iść, na ludzi. Mamy tylko jeden pocisk, ale still. Zawsze możemy iść. Bardzo fajnie, że taką broń teraz sobie tutaj uzyskać. Kroci też jeszcze jest, a kroci to jest całkiem potężna broń, nie powiem. Dobra, spoko, teraz tu zejść. Oj, dobra. No co kolego, nic kurwa. No, tak myślałem. W którą stronę? Ja się zawsze gubię tutaj. Okej, czyli prosto po ładowaniu w prawo. Okej, got it. To są za dźwięki. Kolejny snajper, coś odpierdala. Jeśli wytłumaczę, co to są za dźwięki, bardzo bym prosił. Bo coś tu ewidentnie jest, ale gdzie to jest, to już jest inna sprawa. Bardzo mnie interesują te dźwięki, tak bardzo. I też mi interesuje mnie, czemu tutaj są snajperzy teraz. Ich nie było wcześniej, prawda? Czy może ich nie widziałem? Kurwa, tak działają snajperzy. Może ich nie widziałem. Co tu się dzieje? O Boże, kurwa! What the fuck? Dlaczego we mnie strzelasz, panie snajperze? Może pan pomoże? Kurwa! Co ja wam zrobiłem? Au, kurwa, dobra, tak się sobie bawić? Ten pechuje? A czemu ty mnie... Czemu wszyscy mnie strzelają? Co tu się odpierdala? Ktoś mi powie? Dzień dobry? A sobie pracujecie tutaj na jakichś drewnianych krzesełkach? Trochę bez sensu. Dzień dobry. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. A wiecie, że pani się absolutnie nie przejmuje, że pani zajebała apteczkę? Bardzo jestem z tego powodu. Takie nogi wykrzywiło do góry. O, fajna zdrowia. Że tutaj pani zajebałem apteczkę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Czy ja tu w ogóle byłem u was? No to się odpierdala. Mogę tędy przejść? Nie. Po co tu schodzisz? Mam cię na oku. Jednokierunkowa! Siema. A, kolejna faja zdrowia. Dwie faje zdrowia, jak miło. Dużo tych faj zdrowia już mamy, nie? Kurwa, 9! I w ogóle mamy ten mandat tam zapłacić, a ja nie mam pojęcia, ile pieniędzy ten mandat będzie kosztował. Ja mam w ogóle pytanie, czemu się tak ludzie na mnie, kurwa, tutaj rzucili? A to wydaje takie dźwięki? Okej, no w sumie ma sens. Actually, to ma sens, nie? Dobra, a ja bym tego snajpera ogólnie zdjął, bo... Bo kościół mnie irytuje teczko. A ktoś krzyczy, nie wiem czemu. Tu jest pan snajper, ale broni jego nie ma. Czy on zostawił swoją broń tam u góry? Nie, to nie jest ten sam dźwięk. O, no. Jestem ciekaw, co to jest za dźwięk. Pan snajper porzucił swoje stanowisko tutaj snajperskie, z tego co widzę. Możemy tutaj przejść po jakąś broń jeszcze malutką. Nie mam pojęcia, ja na przykład mogę mieć tego wszystkiego. Laski dynamitu, o proszę bardzo, panie. Amunicja tutaj jeszcze jest. Pochowane rzeczy. No. Coś tu jeszcze wyżej mogę wejść? Nie. Ale miło, że możemy właśnie wchodzić w takie miejsca, na przykład szukać, eksplorować. To naprawdę gdziekolwiek byśmy nie weszli, jest duża szansa na to, że coś dostaniemy. Także to nigdy nie jest stracony czas, żebyśmy gdzieś tutaj poszli, poszukali. Ale pan snajper tutaj spierdala, a ja bym chciał go upierdolić, bo ma fajną rzecz. Ja pierdola, co on ma? To jest pan snajper? Nie. Au, kaktus mnie pokolił, co tu się dzieje? Nie wiem, czy ja jego broń dostanę, jak on tak daleko stoi, nie? W ogóle jak ich zabijam, ty, albo się denerwują na mnie, to mi nie idzie policja do góry. Więc zakładam, że to nie jest policjant. Dostanę w ogóle tę broń? Dostanę, okej, miałem pewną magazynek i tak, never mind. Coś mogę być prześwietlony ogólnie przez to, że no jest dzień, to raz, dwa, no jest dzień, dlatego się tylko słońce wychodzi, zachodzi, ale nie mamy OLED, więc mogę być czasami Jezusem. Choinka, a już do choinki żeśmy szli. Jumbo steaks so good you'll never forget. Aha, Earl's Elephant Ranch and Grill. O kurwa, słodzi byliśmy ostatnio. Siedziało tam troszkę, nie powiem. Ale i tak mamy iść w prawo. A w sumie w prawo mamy obydwie rzeczy, które musimy załatwić. Także zajebiście. Uwaga, zły pies. Policja, wczytywanie, choinka. Okej. Okay. Let's go. Jestem ciekaw, czy nam starczy pieniędzy. Bo na przykład na napam nam nie starczyło, ale strzelam, żeby nam zawsze nie starczyło, żeby na tym misja polegała. Nie wiem, może. Albo może po prostu miałem za mało pieniędzy, o te kilka, basically. Jeszcze mi Grahamsko... O kurwa. Nie chciała dać pieniędzy więcej. Tu w ogóle jest, pisze na tym, ten to graffiti, nawet nie mogę tego rozczytać. Okej. Okay. To jest policja, ewidentnie.
Jak oni mnie zaczął napierdalać, to mi dadzą spokój? O, kurwa, macie oczywiście. Panowie, bo tutaj bez mnie strzelę. Możecie ich ten? O, możecie ich, to jak biło. O, dziękuję bardzo. O, jak fajnie, o, jak przyjemnie. O, jak ich rozpierdolą. No, strzelaj, no, dawaj. Mam całą, kurwa, armię ze sobą. A ty kogo masz? Ha! Ha! Już nawet życie nie masz. Ja bym się tam wpierdolił. Ciekawe, czy coś za tym by było. O, kurwa, ta. Prędzej ześlizgnę się na dół. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jeżeli tu w ogóle jest cokolwiek. Shit! Ała! Chyba nic, okej, okay. Never mind. Trochę straciłem zdrowia. I don't like this. Co to w ogóle jest? A, mandat. Right. To jest jak, co to jest? Książka? To jest postal jedynka. Pytaliście mnie na Steamie też, czy pojawi się postal jedynka. Nie wiem, czy się wypowiadałem na ten temat już, czy nie. Wydaje mi się, że się wypowiadałem na ten temat już. Że postal jedynka się jak najbardziej pojawi na kanale, ale nie wiem, czy w formie live'ów, czy w formie let's play'a. Zobaczymy. Wyjaśnij swoją opinię w komentarzach, czy chcecie Postala 2 jako Steamy, czy Postala 2 jako serię. Wiesz może, która godzina? Zapomniałem. Co? Tak. No więc, czy sądzisz, że małpiatki wygrają tegoroczny puchar? Co to jest ABBA, Alex? Kiepska pomoc. Wiesz może, która godzina? Czy to ukryta kamera? Słuchaj, po prostu powiedz, co myślisz. Okej. Ale zajrzyjmy się najpierw dookoła tutaj, bo może tutaj coś ciekawego być. To jest w końcu departament policji, więc departament policji strzelam, że może być albo skorumpowany, albo coś ukrywać gdzieś tutaj z tyłu, czy w obokach, czy może w głębi gdzieś w podziemiach, albo gdzieś za jakimś zaułkiem takim specyficznym. Cholera wie, tak? Ja wszędzie chowa coś, więc warto zaglądać wszędzie. O! To jest cytat, który ja sobie trademarkuję. Wszędzie może być coś, więc warto sprawdzać wszystko. Trademark. Dobra, podeptam jeszcze na drugą stronę. Zobaczę, może coś tutaj jest, a raczej wątpię. Tu w ciemnościach, to jest taki specyficzny dzień, może tutaj, nie, jest tu dieba. Nie ma żadnego więzienia takiego specyficznego? W ogóle jest tutaj więzienie na mapie? Wait a second. Policja, plac parad, magazyn, paczek wariatkowo, no pewnie tam wszystkich trzymają. Kurwa, by mi tutaj więzienie nie starczyło tych wszystkich pojebów. Dobrze, ja jako normalny obywatel, okej, okay, musimy teraz nasz mózg ustawić na to, że jesteśmy normalnym obywatelem, a nie psychopatą, okej? Okay? Rozumiecie, o co mi chodzi? Także wchodzimy tam, płacimy, wychodzimy. To jest wszystko, co musimy zrobić. Żadnego ale, żadnego me, ani be, ani chuci w dupę. Idziemy. Jako normalny, nie, bez kopa idzie. Normalny człowiek, na spokojnie. Have you seen me? Have you seen me? Okej, okay, ten, zrobione osoby. Bigfoot spotted near paradise. Oh shit. Spotted? Oh shit. Okej. Okay. Guitar lessons call. Okej. Okay. Jakieś lekcje gitary tutaj mogą być. Caucasian. Co tu pisze? Fine cheese food. You try secret sauce. O nie. Caucasian secret sauce. I'm good. Komisariat. Oh shit. Dzień dobry, panie policjanci. Ja jako normalny obywatel wcale nie z rekordową ilością zabójstw na koncie, jeśli chodzi o to miasto, przyszedłem zapłacić. Zgubiłeś swoje wezwanie? Zabierz kopię z archiwum. Mogę wezwanie zgubić i dostać kopię tutaj? W sumie robi sens. Mogę sobie coś kupić? Krakola. Kanow Krakola. Czy mogę to wypić sobie teraz? Kanow... O! Krakola. Ciekawe. I co mi to zrobiło? Co mi to... Co się stało teraz? Bo co się dzieje? Co mi daje Krakola? Fire alarm. Wejście na górę tylko dla personelu. Aha, okej. Okay. Dzień dobry. Cześć. Heja. Żyję po to, by dopłacać do funduszu emerytalnego drogówki. To będzie 300 zielonych. W mordę. Dużo, no. Przykro mi. I niech to będzie dla pana nauczka, panie co koleś. Do... Proszę co się do... nauczyć jeździć. Co do... Ktoś się zablokował chyba na mnie. I następny gryzie piach. The one bites the dust. Heja. Cześć. Czego ty chcesz, typie? Zapłaciłem mandat, jestem czysty. Wychodzimy. Wychodzimy. Dzięki, panowie. Miło było.
Odmeldowuję się. Okej, to mamy zaliczone, to teraz musimy iść po steki, panie i panowie. Jeszcze się okaże, że ja z tego odcinka nie będę musiał nic wycinać. O kurwa, ile policji. Czemu się patrzysz tak na mnie dziwnie? Jest czarny, boję się go. Okej, co my tutaj mamy? Bates Hotel. Reaksujące modelstwa, kryzysowe prysznice. Czy ja tutaj już wchodziłem? Chyba tak, tu dostałem chyba fajerzowie, jak pamiętam. Spierdalaj! Rozwalcie go! Rozwalcie go! Może wszyscy mnie strzelają tutaj, kurwa! Zdechnę tutaj! Midworld, chyba tutaj. Ja i tak chcę pozbierać z nich rzeczy, także... Jak mnie... Kto by tak trafił? Pojebani mają cel, masakra. I to jest chuinka, okej. Ja jestem czysty, panie władzu, ja ani bej nie wyciągnąłem. Wszystko jest absolutnie w porządku, ja tutaj nie zamierzam żadnej burdy zaczynać. Ja jestem, panie władzo, najczystszą osobą w tym mieście. Co tam się dzieje? Czemu ja? Co ja zrobiłem? Co ja? Nie! A w życiu nigdy nie ma opcji, nie! Ale czemu mnie strzelacie, debile? Co ja wam zrobiłem? Nic kompletnie nie zrobiłem teraz. Zero! Absolutnie zero, jestem czysty. No uderz mnie tą pałką. No, żeby się zatrzymała w miejscu, ja sobie ucieknę akurat. Tu jest tyle policji, że ja nie mam gdzie się schować. Cholera jasna. Mam tu się schować? Nie znajdą mnie tu. Nie znajdą mnie tu. Jestem bogiem kamuflażu. Ich AI nie ogarnia krzaków, prawda? Taką nadzieję. Ale nie, serio. Nie, może wy ogarniacie. Dlaczego mi tutaj policja teraz zaatakowała? Nie zrobiłem kompletnie nic. Ja tylko zbieram. Może tylko zbieram broń? Nawet nie kopnąłem korpusu. Nic. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mi policja zaczęła ścigać. Ale za chwilę mnie zapomną, bo po prostu zniknąłem w krzakach. Kozak. Zapomnieli o mnie. Dalej się strzelają z kimś. Ja pierdolę, co tam się dzieje? Czemu się wszyscy ze sobą strzelają? To jest moje pytanie. Ja boję się, że znowu mnie policja zacznie tutaj ścigać. Więc ja pozwolę sobie tutaj wejść. Czyli dobra. A jedzonko można kupić, jakby szkoda, że mam tak mało kurwa pieniędzy. A to z czego? Co to w ogóle jest? Mogę tu w ogóle coś kupić? O, to mogę w to uderzyć i to są pieniądze. A czy mnie zajebią za to? Chyba nie. I dobrze. Siema. Heja. O. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 5 zielonych. Za jednego? I zapraszamy ponownie. Pączka. Jednego tylko, kurwa. Dobra, niech będzie. Mit kroczy. Czego już spotkaliśmy? To w ogóle są te gry do grania. Nie wiem, czy te gry można grać. Coś mi się kojarzy, że chyba można było, albo w tylko specyficzne można było grać. Nie pamiętam dokładnie już, jak to było. O, dzień dobry, panie Wazu. Ja jestem czysty. Chciałem iść tędy. A muszę indeed iść tędy. Dobrze, czas skończyć ten czwartek, który trwa 2 miesiące. Let's go. Mhm, tak, to ja, tak, zgadza się. Torebka zgubiła koleżanka. Nie wiem, czy ją zebrałem, czy to się stało? Nie zebrałem, nie miałem żadnego takiego dźwięku zebrania. Panie władze, bo tu mnie chcą napierdalać. Możecie mi pomóc? Jakkolwiek, halo, przepraszam. O, właśnie, dobrze. Bardzo ładnie, tam sobie z nimi poradźcie. Ja jestem czysty, ja nie mam żadnego tutaj problemu z tymi ludźmi. Nie mam pojęcia, absolutnie, czemu by mnie chcieli zabić. Żadnego, panie władzo. Absolutnie. Bardzo bym chciał też zyskać jakieś tutaj jakieś apteczki. Bo nie powiem. Tu była gdzieś kosa schowana. Gdzieś tutaj jest kosa schowana, z tego co pamiętam. Jeżeli pamiętam dobrze. Ale chyba to nie to miejsce. Tu się chyba tędy szło? To pamiętam tylko z oglądania Roya, także. Jeżeli tu jest faktycznie kosa gdzieś. Nie wiem, czy mam kojarzy te schody. Kojarzy to miejsce, tutaj jest gdzieś kosa schowana, ale mogę się bardzo, bardzo mylić. O kurwa! Co tu się odpierdala? No idea, ale buja. Nie powiem. Okej, no wlazłem sobie na górę. Gdzieś tutaj. Znaczy, mam kosę, ale po prostu chcę jej lokalizację znaleźć po raz kolejny. Jakiś kot pojebany jest. Ja się ogólnie boję, że ten kot zacznie mi napierdalać, jak tu zejdę. Może lepiej nie, tak? Głowa krowy mi się przydała, nie powiem. Ale ten kot mnie zajebie, jak tam zejdę.
Jestem przekonany. Jest jakiś pojebany ten kot, naprawdę. Ja cię słyszę i ja cię widzę. Ja nie zamierzam nic z tobą robić takiego. A jak go wypuszczę, bo mam chyba młotek. Nie mam młota? A może baseballem się uda. No, rozwalaliście kiedyś baseballem mój, bo ja nie. No właśnie, więc nie wiem, czemu tak pomyślałem w ogóle. Czy ja nie mam młotka, takiego młota? Na pewno nie zebrałem. Wszystkie beni, które mam, nie zebrałem młota? Kurwa, krowi łeb. Krowi łeb to jest śmieszna beń ogólnie. Nie pamiętam dobrze. Nie, może kostek jest na tyle mocna, że to rozwali, nie? Aha. Nie granaty by to mógł rozwalić, tak całkowicie szczerze. Ale zróbmy tak, bo ja się tego kota boję, tak fest. Więc weźmy maczetę i piździmy ją w niego. Pięknie. I po sprawie. Pojebane miejsce, Jezus, co to w ogóle jest? Dings? Co to jest? Dings pijania jest wyłączony, co to kurwa jest? Wygląda podejrzanie. Kajdycz z grom? Co? Co to? E? Włączyłem coś, o kurwa. Nie wiem, czy chciałem to włączać, ja to sobie nastrzałem. Nie wiem, co robi ten Dings. Dings, pijania jest włączone. O co chodzi z tym Dingsem? Jestem... Napiszcie mi proszę, bo ja jestem bardzo... O kurwa. What? Czemu one te psy tu idą? Czemu idą w moim kierunku? A jak jeżeli ten Dings teraz włączę, to te psy będą iść do mnie w moim kierunku? Czy koty na przykład? O co chodzi z tym? Nie wiem, to jest bardzo interesting. Nie, boję się teraz schodzić na dół, co odjebałem! Boję się w ogóle tutaj teraz o, są granaty. Nie, o kurwa. Nie to chciałem znaleźć, ale okej. Tu jest pojebana dzielnica z tego, co mi się wydaje. Jezus, okej. Mamy nasz Meat World. Paradise Parcel Center. Co mamy? Odkażanie, otwarcie w piątek. Aha, czyli tu będzie mi misję w piątek. Aha. Parcel Center, okej. Matko. Kurwa, wszystko trzeszczy, jakieś stare, zepsute. No? No, i bawcie się. O Jezu. No strzelaj w niego, typie. Ułomni ci policjanci są. Ułomni są. Ułomni, panie i panowie, są ułomni. Strzeliła gościowi prosto w ryj. Oj, co koleżanko, ojeju. Ojejku, ojejku, ojeju. O! Trzeba było się nie rzucać. Trzeba było się nie rzucać. Dzień dobry. Ej, nie kupię kurwa mięcha. Nie mogę, o to piszę zdobyć, a nie kupić. Więc może być grubo, F5. W takim razie, może być naprawdę grubo. To jest tak sketchy restauracja, jakiegoś horroru restauracja, nie powiem. O, mamy cutscenkę nawet, oh shit. Ty, Ajatollah, może byś zaczął obsługiwać? Ajatollah? Potrzebuję steki na grilla z Rzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Kicha, muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Założę się, że drzwi są otwarte. A ja się założę, żeby tutaj będzie grubo. Wiesz? Wiesz, gościu? Jak ci powiem? Mogę coś kupić na przykład? Blood Extreme. 69% fine. What? Below Zero LSD Cherry. Co my tu mamy? To w ogóle jest Rancid Offal? Free bucket minimum, aha. Bad nuggets. Pork roast. Give her your meat. Kto zna angielski? Kto zna slang, że meat to jest penis po angielsku? Slang to jest oczywiście. Co my tu w ogóle mamy? Blood sausage.
Okej, okay. Spotted Dick. No dobra. Każdy to tam woli, nie? Boże, dekontaminacja aż? Ja pierdolę, co tu się dzieje. Kurwa. Mięsny światło, to zapisz szybki zapis. Dobra, bo tu będzie grubo. Jest głośno. O, Katnik to był. A, to już wiemy. To już wszystko wiemy, jak mięso robią. Z ludzi. Nie mam zdrowia na was wszystkich. Nie mam zdrowia na was wszystkich. Chyba Katnik tutaj wleci chyba. Jeszcze jeden gdzieś był. Jest. No i musiało boleć. Ja nie mam zdrowia, żeby tutaj się prowadzać. Granaty, okej. Tu jest strasznie głośno! Nie mam pojęcia, czy zostawiłem wam tak głośno, czy nie, ale u mnie jest turbo głośno! Czy mogę tu przejść? Nie, nie mogę tędy przejść. O, apteczka! O to chodziło! Dokładnie tak. Żebyś wiedział, że ja muszę się jakoś parkurowo dostać wyżej? Czy coś tu jest w ogóle? Shotgun schowane, miło. A mogę tędy po prostu przejść? O, okej. Okay. Ma sens. Gdzie on jest? Tutaj. Ja by się bilialiśmy, what the fuck? Tu co mają strzelby, bardzo niedobrze. Strzelby zadają, o Jezu. Dużo obrażeń. A to jest drugą apteczkę, także to jest plus. Ok, apteczka odzyskuje 30. To jest dobre. Kurwysynie. No. Czy to mięso jest ludzkie? O. Przypomina mi się misja w rzeźni chyba w GTA San Andreas, to było fajna misja, ale Chryste panie. Chyba to było GTA San Andreas, to mi się wydaje, że to było GTA San Andreas. I guess. Co my tu mamy? O, kurwa! Kurwo, Jezus, ty! Typie! Żartowałem. Taki... Już mi lepiej. Ja taki wysychany jestem kurwa w tym postaciu dzisiaj, ja pierdolę. Napalm, miło. Kurwa, krowy. Tu jest jakiś nóż motylkowy schowany. Trochę graficzne to miejsce jest. Trochę bardzo graficzne. Bardzo brutalne zresztą. Cześć kolego. Masz pistolecik, co możesz go w dupę wsadzić. O, the mother load. A wiecie co, dobrze, że mi Miga powiedziała, zmienię sobie na karabin. Tego karabinku dostaliśmy sporo, więc możemy z niego trochę pokorzystać, nie powiem. O, bo co tam się dzieje, Boże. Karabinek jest mocny. Ja pierdolę, całą głowę chcą zmielić. Patrzcie, co tam się kurwa. Co tam się dzieje, ja pierdolę. A i mielą ją na steki od razu, czy ja mogę trochę tych steków podjebać? Trochę żeby zjeść. Chyba nie. Ale ja pierdolę. Trochę za grubo. Fajnie mówię, wstydzę, trochę za grubo. Co my tu mamy? Paliwo do wyrzutniaki, to okej. Okay. Błagam, że ja tak mogę skoczyć wyżej. Ja pierdziule. Nieźle, nieźle się mają. I całe miasto to je. Pewnie ludzie poza miastem też. No, kto ma lepszego cela? Oczywiście, że ja. Czy mogę się trochę uleczyć? O Jezus. Ile pieniędzy uzyskałem? Patrzcie, kurwa, ja mam pieniędzy. Nie, pieniędzy to było. A, tylko radaru, którego w ogóle nie korzystałem ani razu jeszcze. Wiecie co? To jest czas na... Czarny kotek jeszcze! Ty poszedł! Był czas na kota! Myślę, że napierdalał z dołu, czy mi się wydaje? Nie, Adory wszyscy nie żyją. A muszę tam wejść chyba na samą górę. Dowiedzieć się o chuj ho. Tu już kolegę zabiłem wcześniej. Miło, że gato pamięta. Nie ma kolega. O, mi się karabinek skończył, shit. Kolejny kot. Razem rudy. O, gruby! Jakiś brania unoszenia broni. To by się nie zdarzyło. No, panowie. Poszedł.
Biedne kotki, ale w tej grze to jest śmieszne. Urwa, urwa. Zdżukowany. Dobrze. Ile można nadupcać w niego? Masakra jakaś. Dobra, ale tam był gruby, to był taki miniboss trochę. Dużo na siebie przyjął mimo wszystko tutaj ataków. Nie podoba mi się to. Takie osobistości tutaj są w tym mięsnym świecie, a im trochę mi się to nie podoba. A, tu idą te wszystkie. A, mamy to mięcho. Mogliśmy tam zresztą zabrać pod tej krowy, no ale... Czas do domu. Co ja tam wiem, nie? Co ja tam wiem. No, nie wiem, czy taki czas do domu, bo właśnie... Policja tutaj wchodzi, ale ja nic! Ja nic, panie władzo, pojebaliście mnie. Z kimś innym. No to super, co teraz? Mogę się jakoś uleczyć? Mam coś do leczenia? Mam to mięcho, a nie wiem, czy chcę je konsumować. Absolutnie nie wiem, czy chcę je konsumować. Chyba nie. Ja bym sobie mam wojną faję zdrowia, także nie jestem aż tak wysyjany. Znaczy mam ich aż 9, także tym bardziej nie jestem wysyjany. Zaś czarny kotek. Przepraszam pani władzu, to jeszcze apteczka jest. Jeszcze taki plus. Jeszcze frakcja policyjna będzie mi napierdalać. Chcę jeszcze jedną osobę tutaj zabić, jeżeli tutaj się nawinie, będzie się nawinie. Bo jeżeli stracę zdrowie, to przynajmniej mogę sobie je odzyskać. Chyba nie ma nikogo jak na razie tutaj. Dobra, idą do mnie, okej. Jednokierunkowa! Będzie twoja morda! Ja w nią przestrzelę! Jak zdżukował ten strzał w głowę! Co za typ! Dobra, idziemy po apteczkę. Bo wypadałoby po nią wrócić mimo wszystko, bo no może być cienko co najmniej. Tutaj potem, dobra, mamy to. Ten szajs jednak działa. Ten szajs jednak działa, dokładnie tak. No i tak użyjemy fajnie zdrowia, to będziemy potem zjazd mieć, a zjazdu nikt nie lubi. A w ogóle mamy dużo amunicji do tego karabinku, co my z niego nie korzystamy. Kurwa, turbo dużo mamy. Dobra, postrzelamy sobie tym w takim razie. Co? Co tam pani? I panie? Jakusa powinien mieć większą celność. O, wyjebałem nieźle dużo ammo na nich, nie powiem. Ty kolega zabiłem? Tak, zabiłem. Pięknie. Co ja mam narzekać? Naprawdę nie wiem. W ogóle pominąłem amunicję do tego, do wrzutniaki, z której nie korzystam też. Ale coś tu się przydaje jeszcze, że będzie grubo. Prawda, że będzie grubo. Dobra. Ja coś było w ogóle po tej scenie? Nie, tutaj już byłem. Never mind. Ta biedna krowa. Ile w ogóle z tego, z takiej jednej krowy wyjdzie? I w ogóle wpiadają całą krowę do tego. O kurwa, dobra. Przepraszam. I want to apologize. Oh shit. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Ja pierdolę, mnie napierdala. Chyba padł, ale ja tutaj jestem na wykończeniu już. Cholera jasna. No muszę sobie buchnąć, nie dam rady. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. F5 to będzie grubo, naprawdę, jak tutaj już słod wjechał. Znaczy widziałem słod już wcześniej, ale holy fuck. Chyba to znowu w tym graficznym miejscu, ale... Może... A, na plecach mnie chcieli wziąć, nie ma tak łatwo, panowie. Matko, jak... O, ty nie umarł, myślałem, że umarł, jak oni mnie napierdalają. Kurwa, mać. Jak oni mnie napierdalają. To jest kurwa niemożliwe. Ło! Grubo tu jest, Jezus! Nie sejwowałeś przed chwilą? Sejwowałem, byś kurwa miał więcej zdrowia, to bym nie musiał sejwować. Tyle do powiedzenia. The fuck is happening? Chyba, i chyba mi zostało ostatnie pomieszczenie, żeby stąd wyjść, I guess? O, nie, to jest ostatnie pomieszczenie, okej. Okay. Dobra, ja znowu są te ciulek, kurwa mać. On tu wszedł? Wszedł. Wow. Coś jeszcze? A, z góry. O kurwa, dobra. Jezus, au. Umrę jak nic.
Dobra, Jezus, 12 HP. Chcę cały czas przeładować, bo się nie przeładowuje broni w tej grze. Okej, okay, dobra. Ciebie też 12 HP. Jeszcze jedna fajna zdrowia. To na pewno szkodliwe, ale... Czytały się. Czytały się. Nie trzeba proroka, by zgadnął, co się stanie, jak mnie następnym razem zobaczą. Rzeźnicy, kurwa. Cztery frakcje mi nienawidzą już, cholera jasna. Oh, survived Thursday. It must be Thursday. I could never get the hang of Thursdays. Osiągnięcie zyskane, panie i panowie. Osiągnięcie achieved. Czwartek przeżyty, został nam piątek. Jestem ciekaw, co mamy do roboty w piątek. Bardzo, bardzo jestem ciekaw. Mam nadzieję, że znalazłeś zły dotyk Krociego. Nie uwierzysz, po ile chodzą w sieci. O tak, dostałem Krociego. O tak, z pewnością, kilka razy. Chcesz zobaczyć ten fajny dynks, jaki dorwałem do niszczenia chwastów? Zniszczyłeś mój dywan, głąbie! Przepraszam, celowałem wyżej, naprawdę. Muszę ten szajs wykalibrować. Piątek. O Jezu. Ostatni dzień w podstawowej grze. No, otóż czuję, że może być grubo. Cześć, champ. Głupi alternator. A ja chyba nawet nie mam samochodu. Zobaczmy. Złomowisko. Muszę pamiętać, żeby odebrać tę paczkę. Ciekawe, co w niej jest. Chyba muszę pójść tutaj. Magazyn muszę paczek ma sens. Muszę pamiętać o urodzinach wujka Dave'a. Zawsze urządza takie fajne imprezki. Gdzie to było? O kurwa, jak daleko. Stary, mam nadzieję, że jutro wreszcie uda mi się pospać. A, cholera wie. Ale wiem, że koło tego mięsa tam właśnie ten magazyn paczek jest otwarty teraz. Nice. No dobra, a co jest w gazecie? O, dobrze wiedzieć, że moje podatki się nie marnują. On wciąż trzyma ich w szachu. Zastój w starciach ATF z kultystami. Nie jesteśmy fanatykami, mówi uzbrojony przywódca kultu. Po prostu nie mogę go trafić, skarży się dowódca ATF. Fabryka napalmu zakręta na dobę. O no! Dobrze, że zdążyłem tam napalm kupić. Cześć, champ! Iść biesku. No to co? Udało nam się kolejny odcinek tutaj zakończyć. Udało nam się czwartek cały zakończyć. No i czekają nas podejrzanie mało rzeczy do roboty w piątek, bo tylko trzy, ale rozstawione po każdej stronie praktycznie mapy. Także magazyn paczek mam od razu po lewej, także to zrobimy na samym początku odcinka następnego. A na razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć i palić. Zobaczę was za kolejne odcinki z Postala Dwójki. Trzymajcie się. Pa, pa.